pan prezes Jarek jak co dzień siedział sobie w gabinecie czytając memy wydrukowane na kartkach, kiedy nagle postanowił sprawić, co słychać na jego koncie. Mateuszku, zobaczcie, przeszły jakieś przelewy. Panie prezesie, jest jeden przelew na jeden grosz. Od kogo? Alik 1, 2, 3, 4. Masz kurzać was, ile razy mam im powtarzać, Alik nie żyje. Daj mi tego komputera. Nie, panie prezesie, nie, tylko nie Alt F4. A kurwa, usunąłem Windowsa. PiS ukarany przez PKW. Po tym, jak okazało się, że wykorzystywali państwowe pieniądze na kampanię wyborczą. Po odrzuceniu sprawozdania finansowego PKW ukarała PiS, zabierając im subwencje. Kwota może sięgnąć nawet 50 milionów złotych. Brzmi to jak próba zatopienia PiS, ale moim zdaniem PiS jest jak Marcin Dubiel. Niezniszczalny. Gdy tylko okazało się, jak wysoka będzie kara, PiS rozpoczął żebranie w mediach o datki na działalność partii. Przelewów było tysiące. Ale zaraz potem okazało się, że dowcipnicy zaczęli robić przelewy na jeden grosz, tak aby zablokować transfer pieniędzy do PiSu. Jarek zbulwersował się niemiłosiernie i uśmiechnięty na konferencji powiedział, że to w sumie dobrze, że przelewają jeden grosz, bo dzięki przelewom będziemy mieli ich dane i będziemy mogli łatwo ich znaleźć. Brzmi jak koszmar urzędników odpowiedzialnych za RODO. Afera rozpętała się do tego stopnia, że część polityków uznała te słowa za groźbę. Jarek natomiast smokał pod nosem, bo wie, że takie akcje nagłaśniane w mediach sprawią, że będzie jeszcze więcej gaski na karmę dla Alika. Wróć na funkcjonowanie partii. Mateuszku, jakich znajdziemy? Ale kogo? No tych, co się pod Alika podszywają. Adres to za mało, panie prezesie, ale słyszałem, że robią huczne imprezy i po tym można znaleźć ich kryjówki. Wyślij moherowe jednostki bojowe. A wiecie, co to Campus Polska? To taka impreza dla młodych ludzi organizowana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Koalicję Obywatelską. Impreza ta ma zbliżyć polityków i młodzież i promować dialog. Okazuje się, że impreza zbliżyła młodzież za bardzo, bo podczas jednej imprezy poleciała piosenka Nie lubić PiS i tańczyli do niej zarówno młodzi, jak i politycy. Czy hymn pięciu gwiazdek jest śmieszny? No owszem jest, ale czy to znaczy, że w miejscu, które powinno służyć budowaniu jedności, a nie różnic, powinien być puszczany? No jedni politycy mówią, że w sumie to spoko, drudzy mówią, że to dzieło kulturalne, a trzeci chyba, że ich wszystkich pojebało. Ale i tak największym zwycięstwem jest Sypis, który po raz kolejny wstaje z martwych i dostaje darmowy rozgłos. Tymczasem Wardęga wyszedł z lasu zbulwersowany ostatnimi wydarzeniami. Ej, Buxton, wiesz, gdzie jest łazienka? Stary, Budda to robi wałki na walcie i kradnie fury z Francji. Nie, nie, ja pytam, gdzie jest łazienka. Ogoli to szkoda gadać, was tego kota zjadł. Wardęga wrócił do internetu. Pierwsze pogłoski pojawiły się po tym, jak edytował swój pożegnalny film, aby następnie wrzucić mocny materiał na swojego ex-kolegę Buxtona. W filmie mówi m.in. o tym, że Boxdel chciał go sprzątnąć przy pomocy ochroniarzy z Fame. Dzięki wywiadowi, który Wardęga zrobił z Boxdelem, Wardęga mógł dostać status poszkodowanego i dostać dostęp do akt sprawy. Oczywiście nic z tym nie może zrobić, dopóki nie odbędzie się rozprawa i nie zapadnie wyrok, ale już sam podstęp i to, jak Wardędze udało się zdobyć dostęp, budzi szacunek. Podobno Wardęga ma jeszcze ciekawe materiały na Fame, ale wciąż jeszcze trzymają go kontrakty, więc na razie musi się wstrzymać. Dodatkowo obawia się, że Fame to taka gangsterka, że gdyby coś mu się stało, wszystkie filmy, które stworzył, zostaną automatycznie opublikowane. Szachmat! Rozliczenie internetu trwa. I co, szefie? Strzelać? Strzelać. Robert Lewandowski strzela jak szalony. Ruszyła maszyna, mogłaby rzec. Po nieudanych mistrzostwach Europy, choć niektórzy się upierały, że udanych, ale to chyba tylko ci, co znają język Braille'a, Robert Lewandowski wrócił do Barcelony, aby zrobić formę i pokazać mokosom, że 36 lat to nie emerytura, tylko druga młodość. Do Barcelony dołączył również Hansi Flick, który sprawił w Bayernie, że Robert był maszyną strzelającą gole na zawołanie. Nikogo nie zaskoczył fakt, że Robert Lewandowski ratował Barcelonę już w dwóch meczach strzelając zwycięskie gole, a w trzecim dołożył cegiełkę do pokaźnego zwycięstwa 7-0. Czy Robert przełoży formę na mecze reprezentacji? Pewnie nie, bo teraz jest Liga Narodów, a wiadomo, jak Liga Narodów to sparring. Czy Robert Lewandowski pokaże klasę wicemistrzów? Oby tak, i tu motywacji ma sporo, bo zmierzy się ze swoimi klubami, Bayernem oraz Dortmundem, gdzie asystentem jest Łukasz Piszczek. Czy Lewy podtrzyma wakacyjną formę i zatańczy z przeciwnikami La Bachatę? Tego dowiemy się już wkrótce. Porque La Bachata nie jest dla psa Polaka. Polak nie ma obycia, a Lewa wie jak... Ty, Ania, czegoś mi tu brakuje. Alvaro jest na dole. Nie, nie, widziałaś Wojtka? No co ty, Robert, nie wiesz? Wojciech Szczęsny zakończył karierę. Tak, tak, proszę Państwa, z nienacka dotarła do nas informacja, że Wojtek Szczęsny zawiesi buty na kołku. I to nie tylko w reprezentacji, ale też w klubie. Ale od początku. Pamiętacie, jak po Mistrzostwach Europy Wojtek powiedział, że kończy karierę? Potem jednak stwierdził, że wcale nie. Choć źródła mówią, że przekonał go Lewandowski, który nie chciał sam toczyć tego kamienia pod górę niczym Syzyf. No i kiedy wszyscy myśleli, że polska piłka wraca do normy, z Włoch nadeszła informacja, która wstrząsnęła światem.
No dobra, światem nie, ale Wojtkiem Szczęsnym na pewno. Okazało się, że nowy trener Juventusu Thiago Motta nie jest już zainteresowany usługami Polaka. I powiedział mu: ciao bambino, szukaj se klubu, bo ja nie mam czasu na ciebie. Wojtek Szczęsny szukał i szukał, ale nikt nie chciał go kupić, więc udało mu się rozwiązać umowę. I Wojtek Szczęsny został wolnym agentem. Potem znowu szukał i szukał. Podobno miał propozycję z Realu i Arsenalu, ale miały być tam zmiennikiem, więc ku zaskoczeniu całego świata postanowił zakończyć karierę. Podobno ma się zająć teraz deweloperką. Czy to definitywny koniec z piłką? Zdania są podzielone. A tam znudzi mu się zaraz emerytura i wróci. Bo kto by chciał takim mazakiem budynki rysować? Jak się może na trawę porzucać za dobre pieniądze? Poza tym patrzcie, Adamek niby taki 50 lat, a i tak za pieniążki se chętnie poboksuje. A co to dla Wojtka przyjść do takiej Legii? On by tam nawet nie musiał trenować. A jak ładnie by karierę skończył wystrzałowo. Sugeruje pan, że Ekstraklasa jest słaba? Ja nie sugeruję, ja wiem. Tymczasem w Wenezueli jajca jakich mało. Prezydent, a raczej dyktator, Nicolas Maduro, ogłosił w październiku, uwaga, uwaga, nie zgadniecie. Tak, święta Bożego Narodzenia. W październiku. Dyktator ogłosił, że 1 października odbędzie się Boże Narodzenie w Wenezueli. Czy prezydent tak kocha święta, że nie mógł się doczekać? Czy może powód był zupełnie inny? Tak, zgadliście. Powód był inny. Wenezuela znajduje się w kryzysie gospodarczym, do tego ludzie wyszli na ulicę, bo nie wierzą, że Maduro uczciwie wygrał wybory. Dyktator, żeby pokazać, że wybory wygrał uczciwie, aresztował swojego głównego kontrkandydata, a święta ogłosił, żeby przykryć zadymę. Feliz Navidad! Halo, Andrzej? Mocharowe berety zostały wysłane. Najpierw aresztujemy Donalda, a potem ogłosimy święta. Drodzy rodacy, ja, Andrzej, najlepszy polski prezydent na świecie, ogłaszam, że w tym roku będziemy obchodzić święto Jarkowego Narodzenia. Najlepszy polski prezydent na świecie. Za to polska reprezentacja udała się do Szkocji, aby stoczyć bój w Lidze Narodów. Zapytacie, jak wrażenia po meczu? Moim zdaniem mieliśmy farta, że wygraliśmy. Urbański, oczywiście top. Szymański strzał z dystansu niczym killer. No i nasz Nikola Zalewski na lewym skrzydle niczym struś pędziwiec robiący dwa karne. Coś pięknego. Robercik powstrzymał się od pajacowania i strzelił gola z karnego, chociaż potem sam się prawie zabił, bo naoglądał się speeda i chciał zrobić salto w powietrzu, ale wyszedł mu fikołek na ziemi, no i tak zrobiło mu się kuku w plecy. Poza tym widać, że piłkarze nie grają w klubach, ale jak to mówi Michał Probierz... Drogi pamiętniczku, kogo obchodzi, że gramy piach, skoro wygrywamy? Mourinho miał rację. Z trzema Szymańskimi wygralibyśmy Mistrzostwa Świata i Europy. I to 3 razy. Polska górą! Wystrzałowo kończymy też odcinek, bo od niedawna Polska została potęgą lotnictwa. To znaczy, tak twierdzą media, po tym jak pierwszy F-35 zjechał z linii produkcyjnej, my twierdzimy, że jeden samolot do tego w obcym kraju potęgi z nas nie robi, ale za to za rok, czy tam dwa, jak już nam zrobią te 30 samolotów... Właśnie, ciekawe jak zrobią 30 samolotów w rok, jak jeden robili w rok. No ale jak już te samoloty przyjdą, to wtedy będzie lotnictwo top. Bo te samoloty to i radarami mogą być, i bomby przynosić, i się tankować nawet daje w powietrzu. Kto wie? Może niedługo się okaże, że w starciu z Putinem będziemy niepokonani, jak Gołota, albo Szczęsny. Panie kurwa, gdzie pan tego samolota wywozisz? Na Ukrainę, jak wszystko co polskie. To weź to jeszcze moją teściową, z jej jadu można zrobić pociski.